Cześć, siemaneczko, witajcie z tej strony GZ Games. Witam was w kolejnym odcinku z Borusio V7.1. Ze mną dzisiaj jest Adek. Siemaneczko. I jest z nami Teo. Dzień dobry. Ala człowiek spóźniony. Dobra, Adek bardzo będzie spóźniony. Dzisiaj kopał za Matiego, bo Matiego nie ma. Pisał mi, że się spóźni, no i... Nie no, faktycznie spóźnił się. 45 minut spóźnienia. Teo będzie orał. Aha, to pole, dobra. Bo nie wiem, tutaj nic nie chcę wyrosnąć, więc tutaj coś z tym zrób. Tu chyba będą się ci kultywator kupić. Orał, no to chyba ork, nie? Ale nie bierz tego. Weź tego. Nie. Weź ja biorę tego, nie. Nie, weź tego. Nie. Cóż za kłótnia, w starym dobrym małżeństwie. Ale tam ten mnie się... No pokaż. Czekaj, wyjdź, ja pokażę pierwszy jak ja ruszam, a potem ty pokażesz jak ty ruszasz. Wyjdź. Okay. To jest dobre. Niech Teo się pochwali, jak potrafi ruszyć ciągnikiem. No dobra, patrzcie ile mu to zajęło. Okay. Wyjdź. Czekaj, zaciągnę ci ręcznie, czekaj, wyjdź. No sam się zaciągnę. No tyle samo, stary. Bo trzeba W naciskać. No ty... Nie! Tak, no nie wiedziałem, stary. Ale tak wciskał S. Tylko... No klikam. No dawaj, szybko się. Już. Dobra, ja idę kończyć swoją robotę z poprzedniego odcinka. Ej, już ją skończyłem. Nie. Czyli opieprzanie się. Nie, serio, no to ja muszę czas przyspieszyć teraz. Aha. Nie widzę. Halo? Widzę. Dzięki. O kurde, lagi. Nie widzę? Widzę. Nie widzę. W kamień przywaliłem. Czekaj. Widać mnie? Nie widać. Widać, nie widać. Dobra, widać, nie no to widać. Trochę widać, mnie kościół. Widać. Aha, czyli pan... już nie oraz, tak? Nie. Wyłącz ten, bo ty strasznie głośny jest. O, włączyć. Aha, tego. No wiem, że jest strasznie głośny. O, cholera. Przez to bym głośno. No i zaczniemy se kosić i potem jak będziesz, albo ja będę wywoził tą pierwszą naczepę, przyczepę, to dam ją do pieca, bo działa. W ogóle słyszeliście, jakie jajca się stały? Wiecie co to ten kanał Mafia Solet, nie? No. No to nie ma tego kanału. Ktoś usunął, nie? Czytałem. Lol. Masakra. Ale dlaczego? Kto co mu zrobił? Znaczy, ja się może, nie wypowiadam. Może inaczej. Kto. Nie. Co on komuś zrobił, że ktoś mu to usunął? Czy ktoś mu po prostu, nie wiem, YouTube mu to usunął, czy co? Nie wiem. Szczerze, wyjebą go. O! Wokół kosimy, czy. Jedź z drugiej strony. Po paskach. Albo chodź tu obok mnie. Dookoła. Ale głośno. Nie, nie to. Ale pół headerem nie kość. Całym. Wiem, już. On woli połóweczkę. No. Ja najechałem, bo tam był kamień. No, no, tak. No. No. Mhm. Ale zobaczysz na nagraniu. No dobrze, zobaczę. Link oczywiście do Adka i do Teo w opisie, sobie możecie sprawdzić. Ich perspektywę. Tak, u mnie będzie kopanie ziemniaków. Teo w ogóle prawie ta sama perspektywa co ja. Prawie, ale czyli wiesz, pod innym kątem. Czyli trzeba przychodzić? Czyli trzeba przychodzić, ja sam wbiję zobaczyć jak ty to zmontowałeś. Pytanie czy zmontuje czy wrzuci. No tak. Dookoła, nie? Czy ja zapewne oprócz tego, że wytnę ten wstęp 10-minutowy, który już nagrywałem i dogram jakiś wstęp, co to w ogóle za odcinek, to pewnie nic nie będę zmieniał. A jakie ty jeszcze gry nagrywasz? Car Mechanic, Grid 2, The Forest. Nie masz może Autosporta? Nie. A co ty masz? Construction, City Economy. To co tam jeszcze? Co mówisz z GZ? A ty masz? Mam. Ja też mam. Masz Autosporta? No. No to możemy poszpilać.
Dobra, kup GTA. Ciągle się o niego staram. A ty napisz do Bonza, może on ci pożyczy swoje konto. Bo on nie gra. Spokojnie. Jak na do 10. Mam czas. Mnie 10 to jest. Kurde, piątek. Aha, mama kocham tata, najbardziej wypłatę. Tak. O, tam byś se poszedł i zarobił, a nie? Do skitu. Od mamy żuli, kurde. Gdzie mam zarobić? Na ulotkach, na wykładanie towaru. Na stacji benzynowej. No. Jest tyle opcji do zarobienia. Ej, czemu moja mama mnie jeszcze nie wzięła tej? O co chodzi? Czemu mnie jeszcze nie wzięła? Nie, spytać mamę. Może cię nie kocha. Nie, to jest taka opcja w sumie. No w sumie. Zaraz się jej spytam tej. Na stacji w sumie spoko praca może być. Idziesz. No nawet. Popierdalać się trochę. No, żebyś wiedział. Popalić głupa trochę, żeby nie było. Ja, ale wiesz. Żeby... Jeszcze zależy na jakiej stacji. Teo, żeby palić głupa, trzeba po prostu to umieć. Bo to nie przychodzi tak łatwo. No worek tyka, jak się pierdalałem. A na jaką byś chciał stację? To, jakbyś ja? Już chciał, jakbyś już miał iść? Nie wiem, na Lotosie, bo dobre hot dogi mają. Nie wiem. A byłeś już na BP na hot dogach? Na BP? No. Nie, niedobre są. Tyś jest niedobry. Serio? Sorry. Teraz wstąpiły nowe bułki i wszystko nowe wlazło. Wow. To jak paczta, jaki znawca. No, moja mama z kierowniczką nie stało. No dlatego tak się przechwala. No. Ile ci zapłacili za to, żebyś reklamę im taką na odcinku dał? Zapomniałem. Grube tysiące. Tysiące. Złotych w farmingu. Ale paliwo macie drogie strasznie. Ja wolę sobie pojechać na Orlen. A ty to masz... Jeszcze no nowa ten jest, nie? Ile dieselek? Teraz, diesel? Nie, no. Nie widziałem. Ale nowa jest ten. Jak to się nazywa? Nowe paliwo jest. Więc aktyw to jest, nie? A teraz. Trochę długo one chyba jest. To jest? To jest na każdej stacji inaczej one się nazywa. Bo jest aktyw, jest dynamik. Werwa. No, werwa. No tak, ale. Werwa wiem, że na pewno faktycznie pomaga. A nie wiem, ja wiecie co, ja na Tesco zacząłem tankować i fajnie szło. Nic, znaczy na zimę nie polecam, ale tak ogólnie to jest ok. Jak się ma mało pieniędzy na paliwo, a dużo się jeździ. To się kuźwa wsiada na rower. Nie, powiem ci tyle. Wlaliśmy dziewczynom 7 litrów. Zrobiliśmy na tych 7 litrów. To 160 km na autostradzie, czyli w sumie nie ekonomiczna jazda, bo ja plus kierownica plus autostrada równa się 180. No. Ale serio się zesrałem teraz na tej autostradzie, bo zjeżdżaliśmy już do zjazdu, a ja na liczniku 140, nie? I po hamulcach i nic. I tylko czuję jak mnie znosi, ja pierdzie. To powiem ci lepszym, jak wracając z Białegostoku S8 ekspresówką. No i lecę sobie, czekaj, w Polsce szybszy pas jest który? Lewy. No, lewy. No. Wiesz, lecę sobie lewym pasem, co nie wyprzedzam tiry i w ogóle. Tam taki konwój w sumie jechał z 6 tirów. Lecę tam chyba ze 130-140, może nawet trochę więcej, żeby wiesz, wyprzedzić się przed wioskami, żeby wiosce się zajmie nie tłuc. No i stoi znak za 800 metrów koniec pasa. No to 800 metrów, no spoko. Dosyć sporo, co nie? No. No, tylko szkoda, że słupki były za jakieś 150. Po heblach, tylko dym spod kół i zmieściłem się dosłownie na milimetry. A kuźwa, trochę w błotko wpadłem. Aha, a wyjedziesz czy nie wyjedziesz? Trzeba chyba słabo. Nie wyjedziesz? No chyba nie. Ja zaraz to pomogę, bo mi się kończy ten. Mi się skończył, więc ja już pójdę. No dobra. No to tylko dobrze, że tir z tyłu też przyhamował, to też z piskiem. I wcisnąłem się idealnie pomiędzy nich.
to ten, później na CB gościu mówi, że ten właśnie co jakby, co wjechałem przed niego, no. Mówi, że on widział po prostu, że ja lecę tym lewym pasem i on, wiesz, on widział pachołki, tak? No. I mówi, dlatego on już przyhamował, bo wiedział, że inaczej to się nie wyrobi i wjebie się w te pachołki. No dobra, wiesz, tam podziękowałem, no wiesz, serce w gardle, ale dobra, przeżyłem, co nie? Ale fajna jest ta adrenalina. Nie mów, że nie. Powiem ci, dyskutowałbym. Znaczy, inaczej. Fajna jest adrenalina do czasu, ale czasem serio można się obstrać. No. Z tej adrenaliny. No i wiesz, i akcja jest taka, że... Przyleciał. No, teraz ja niewiele. No bo kup dobra, sobie wyjechałem. Ten. Jeju. Kup sobie, no. Ja no to ci kupię teraz. No. O, lagi mam. No, bo ty... To ja już nie wyjadę. No to czekaj właśnie. Albo? No, a co jest najlepsze, że później, nie wiem, z półtorej miesiąca temu jechałem znowu tą S8. W innym miejscu był znak, że tam, nie wiem, za chyba 600 metrów, co nie? No. I też zaraz, wiesz, zaraz były pachołki. Tylko, że takie już nie plastikowe, zwykłe pachołki, tylko takie metalowe, wiesz, wmurowane, znaczy przykręcone do ziemi, wiesz. Jakbyś się wpieprzył, to po tobie. No. Może nie po tobie, a po samochodzie. Bardziej. No, myślę, że jeszcze by się go dało uratować. No i nie wyjechałem, no dupa. Dobra, jadę po to. Jadę. Powiedz mi, że kadet nie jest tak łatwo zniszczalny. Jego ciężko zabrać. Kadeta masz? Miałem. Aha, a teraz co mamy? W sumie tydzień temu. Czy no w Anglii to jeżdżę Corsą. No, to takie w sumie standardowe autko chyba tam, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem czy standardowy, ja po prostu miałem 3 dni na kupno samochodu, inaczej bym stracił pracę, więc... A. Byliśmy w kilku miejscach i akurat, wiesz, w miarę najciekawsze to się wydawało. Do tego wziąłem sobie to w kredycie jakby, więc... Bo nie miałem gotówki, więc... Tak wyszło. Ty czemu nic nie mogę wysypać? Nie jest dobrze. A to ta Corsa nowa czy stara? Która to generacja? Corsa C. W 2002 roku. Zaraz sobie zobaczę. Ej, Gieza, czemu się nie mogę wysypać? No jeju, zaraz po ciebie przyjadę. Ale wysypać. No bo weź no bo to bym na czepę. Zamknięte drzwi masz. Ten, wiesz co, Corsa A to był kwadraciak, B to była ta już zaokrąglona. Corsa C, który rok? 2002. Nowsza jest D. A to ona fajna nie. Jest. No nawet spoko. Ja jeździłem tą Corsą tą wcześniejszą, tą jedynką okay. Chyba. Jedynką kwadraciakiem? Znaczy no, nie wiem jak ona się nazywa, taka kurde, co ma, jak jest w trzydźwiowym, to ma takie jak pszczoła wygląda, pszczółka taka wygląda. Kurde. Ale zaokrąglona czy kwadratowa? Okrągła. No ona ma z przodu te okrągłe światła. No wiem, no to B. No, zarąbi się to jeździło też. Drift. Ja Corsą A jeździłem. O kurde. Moja ciocia miała, to była jazda. No ty się możesz wysypać, ja się nie mogę. Ojej, już zaraz bo... będzie wsiadł, tylko traktor wyciągnę. Wie. Bo nie masz paszportu Polsatu. No. A jak ty jechałeś do Anglii, nie? Bo w ogóle Antek mieszka w Anglii, jakby kto nie wiedział. To jak sobie załatwiałeś ten wyjazd? W jaki sposób? Przez kogoś, czy po prostu jakoś sam? No, w cudzysłowie teściu, w sensie ojciec mojej dziewczyny załatwił mi pokój już. Mhm. No i jechaliśmy. A roboty nie miałem roboty, dopiero jak przyjechałem, to szukałem. Ale nie polecam Anglii, nie przyjeżdżajcie. Chyba, że macie w ciulu ustawioną robotę przez kogoś, kto naprawdę wam zapewni tą robotę za dobre pieniądze, bo inaczej to... Ten traktor dalej w tym błocie jest? Tak. A jak? Zostawił go tak. Ja pierdolę, weź się tu tepnij. Już tepam się. Jestem. Ale nie wiem, czy cię podepnę do tego. To ja idę tu kamerować. Ty, czemu ja tak szybko fruwam? Zero. Kuźwa, się wystraszyłem. Patrz ta ludziska, jeśli ktoś to ogląda, to tu się kuźwa wyprawia. Utopił traktor, widzicie? Taki ciul z niego. Kurwa, jak to podpiąć. Czekaj, tak. Popcham cię. Tak. O. Poczepił. Aha. Aha. Nie no, powiem wam całkiem spoko. O. Pacta pojechał. Patrz, taki mały wyciągnął taki od... Po ziemniakach, kuźwa. I po ziemniakach. Dupa. To ja już nie mam co tutaj zbierać. No.
Wypindalać mu sąd. No weź się w inną stronę, czemu jedziesz no. Dole? No zobacz, nic nie klikam. Dobra, elo, jadę na park zostawić tego drąga tutaj. Sztywny hol. No wiesz, o tyle, że mówię, no moja dziewczyna przyjechała tu we wrześniu do szkoły, a ja przyjechałem w listopadzie. Bo oni akurat mieli tutaj w Anglii, masz co 6 tygodni, masz tydzień wolnego w szkole, nie? Mhm. Oni akurat byli w Polsce, no i później wracając, nie wracali samochodem, tylko my wracaliśmy samochodem, wiesz, kadetem, pojechaliśmy do Anglii. Więc pokój miałem już załatwiony, tylko pracę później sobie musiałem szukać. Mhm. I to ciężko było? No, wiesz, ja trafiłem do takiego zadupia, więc słabo było. Najpierw robiłem na budowie u Polaka, później dostałem ofertę w restauracji. No to poszedłem do restauracji. No ale po roku niecałym, nie wiem, po prawie, po trochę ponad pół roku minęło, dostawałem 10-15 godzin tygodniowo. To za 15 godzin średnio dostawałem 80-90 funtów, a za sam pokój płaciłem 85. Mhm. Więc trochę słabo. No. No i w grudniu tamtego roku, 2015, postanowiłem, że przyleciałem do Polski, bo była akcja taka, że się, no jakby tam zrezygnowałem z tej pracy, można powiedzieć, w cudzysłowie, co nie? Mhm. Znaczy niby miałem tą pracę, ale miałem te 5 godzin tygodniowo, czyli tak jakby mniej nie miał, tak? No. No i tak siedzę sobie w środę wieczorem i tak mówię, a sprawdzę z ciekawości ceny biletów do Polski. Patrzę, nie, przepraszam, w czwartek sprawdzałem. Patrzę na niedzielę, to był 6 grudnia Mikołajki, patrzę 11 funtów, czyli jakieś 55 zł. Aha. Tylko zadzwoniłem do dziewczyny, czy mnie zawiezie na lotnisko. I pojechałem na miesiąc do Polski. Mogłem znaleźć robotę, znaczy mogłem próbować szukać, ale jeśli bym znalazł robotę, nie pojechałbym do Polski na święta. Aha. Więc wybrałem miesiąc przerwy. Jest wiadomo, to poniosło koszta pewne, czy teraz jestem zadłużony. No ale chciałem jeszcze te święta wtedy spędzić w Polsce, tak? No. No i przyjechałem w styczniu. Po nowym roku byłem, chyba 3 stycznia byłem w Anglii. I 20 stycznia udało mi się roboty załatwić. To też nie przez znajomość, tylko po prostu przez to, że jestem wygadany i po prostu pisałem do wszystkich, którzy wiedziałem, że mają jakikolwiek wpływ na to, albo mogą mi też pomóc i udało się. No i się jest w tej robocie. To teraz tylko lepiej, nie? No, jest lepiej, ale najlepiej też, najlepiej nie jest, tak. No ale to wiesz, to jesteś dopiero ileś tam, 2 lata, tak? No. Potem. Czy wiesz, no akcja jest taka, że wiesz, że miałem 3 dni na kupno samochodu, więc wiesz, musiałem wziąć w kredycie, więc teraz wiesz, spłacam samochód, ubezpieczenie, podatek, paliwo. I wiesz, wychodzi, że jednak w sumie ta wypłata idzie na same opłaty, tak? Nie mam ani grosza, żeby wiesz, oszczędzić, tak? Dlatego tak jak ci mówiłem, że czekam na tą Formiga 17, żeby aż zobaczę, że mogę sobie na nią pozwolić, wiesz. Mhm. No kurde, tak to bywa. Ja nie wiem, czy ty kuźwa da się to pole tak zebrać. Męcz się. Nie, to sam w sensie męcz, ja muszę coś innego zrobić teraz. Przepaję do sklepu, to po pierwsze. Tak, pójdziesz i jak Teo zginiesz na godzinę. Ale nie, wiesz, bo to w Polsce to nie jest inaczej, idziesz. Kończysz, załóżmy, szkołę i zero perspektyw na przyszłość, nie? No wiadomo. To wiesz, o tyle, że w Polsce gdzieś tam kuźwa jakąkolwiek tą robotę dorwiesz, a wiesz, w momencie, gdy ja nie miałem w ogóle zerowy poziom angielskiego, no to wiesz jak jest. O, ja też bym tam, tylko bym umiał chyba powiedzieć, co tam, co u ciebie. To uwierz mi, że jak ja przyjechałem, się chyba kończyło. To uwierz mi, że jak ja przyjechałem do Anglii, jedyne co potrafiłem powiedzieć to było, wiesz, hello i tyle. Hello, ja miałem takie braki po szkole, ja nie potrafię nic, wiesz, powiedzieć. No. Żeby było grubo, tak? A co, teraz już lepiej? No, teraz pogadam sobie po angielsku, może to nie jest taka, wiesz... To zależy na jaki temat, tak? Są tematy, na które potrafię gadać i gadać, a są tematy, na które, wiesz, w grze bez problemu. Wczoraj sobie grałem The Foresta na streamie i tak wbił jakiś gostek, Norwek. No tak sobie normalnie z nim gadałem, wiesz, graliśmy, tak? Mhm. Ale wiadomo, czasami brakuje słówek, tak? To jest najgorsze, że na człowiek jak nie uczy się tych słówek, to potem nawet jak poznasz ten angielski, to brakuje ci słówek. Mhm. Często nie możesz dobrać jakiegoś, wiesz, słowa, tak? Pomijam to, że w Anglii praktycznie nie używają czasów. Aha. Więc, czyli wiesz... Po chuj się uczyłem 4 lat wszystkich czasów w angielskim, nie wiem po znaczy, co... Ja ci powiem tak,
Bynajmniej tutaj w tej mojej okolicy, no te czasy są tak używane słabo, co nie? Hmm. Może gdzieś tam idzie jakoś inaczej, lepiej, ale u mnie to tak słabo z tymi czasami. Dlatego ja też tych czasów praktycznie nie znam, tak? Ja nawet nie pamiętam, jakie były, więc wiesz. Pass simple. Present perfect, present continuous. No, jakieś tam. No, jest tego od cholery, ale wiesz. Czyli fajnie, spoko. Nie uczcie się czasów, nie będzie wam to potrzebne. Adek Majka. 30 lipiec 2016. Ja 30 sierpień, już chciał powiedzieć. A, niech będzie nawet sierpień, niech to tam buja i... No ciebie. A co, ciebie nie? Nie. Dlaczego? Czemu? Muszę wyrastać. Do gimbazy. No co? Ujo, jak mi przykro. A co, trzecia klasa teraz? A nie technik? Trzecia klasa, Boże, nie. Wiesz co ci to opowiem? W tej szkole nie idzie przeżyć. Wiem, że wydać się to głupie, ale jaką w ogóle szkołę planujesz po gimnazjum? Technikum. Jakie? Jakie? Nie wiem, jeszcze zobaczę, ale technikum 100%. Patrzę na jedno, ale nie wiem, czy się... No bo, jak? Ale kierunek w sensie jaki, no? Informatyk? Też ten deseń? Ja wiem, że to zabrzmi głupio, ale... Chuja ci to da. Nie o to chodzi nawet. Ucz się. Ja nie mówię, żebyś miał czwórki, piątki, kurwa, szóstki. Ale jednak coś rób w tej szkole, bo jak prześliźniesz się tak jak ja, w sumie nic nie robię, ale... to... Uwierz mi, że ja skończyłem szkołę ile? 3 lata temu? 2? 3 lata temu w sumie, teraz będzie w kwietniu. Tutaj. Dobra, no, jakoś tak. No ale jak... Na przykład. Jestem w takiej szkole, którą myślałem, że jest dobra. No. A tak no. Nie jest. Jest kijowa, moim zdaniem. No i tam nauczyciele, oni ledwo co uczą, nie? Wiesz jak to wygląda w sporcie, nie? Że idź do jakiegoś sportowca i zapytaj się o jakieś ciężkie pytanie ze szkoły, na przykład, nie? Na które powinien ci normalnie odpowiedzieć, nie? Albo nauczyciela, zapytaj o jakieś pytanie, które cię dręczy i niektóry nauczyciel ci nie odpowie. Rozumiesz to? U nas tak w szkole jest akurat. No wiem, no to rozumiem, bo znam takie sytuacje. No, to widzisz. A u nas... O kurwa. W szkole jest... Co? Skończyłeś? Ja usiadł sobie, kurwa. Jedzie za mną. Kuźwa, zobaczymy co tu się wyprawia. Też nie będę kuźwa całego odcinka pokazywał zbierania kuźwa ziemniaków tych. Nie, w sumie tam są takie drobne poprawki, ale tego się kuźwa nie da zebrać. Majek co zebrać. Matik to zbierze. Majek już dawno nie jest. Mati to zbierze. A Teo, najlepiej to się wyprowadź z Polski, bo to nie ma sensu. Naprawdę, to nie ma sensu. Serio, skończyłem technikum mechatroniczne, dyrektorom, ludzie mieli pracę. Co, idę teraz skręcać meble, no gdzie zawód, tak, gdzie... Ja planuję albo AWF, albo no to technikum, nie? A skąd na AWF, jesteś? No to na studia raczej. AWF to Katowice, nie? Katowice chodzą. No ale to studia. No wiem. No to wpierw technikum przebrnij. Maturka i wtedy dopiero się AWF. Kuźwa, czy ta prasa jest taka pojemna, czy tego siana jest tak mało? Nie wiem, to jest trzecia bela i zaraz ja kończę odcinek, więc robię zdjęcie. Ale cisza, ja pierdzielę. Chodź tu, Teo, na chwilę. No wiem, co chcesz zrobić. Zobacz sobie za te ziemniaki, jak to wygląda. No zaraz zobaczę. Nie, to nie tak miałem zrobić. Chudy trzeba schować. O, dobra, patrzę jak te ziemniaki. No, Mati poprawi. Ale nie jest źle, jest dobrze. Trochę tych ziemniaków jest. Znaczy mało w sumie ich leci, wiesz? Przecież wiesz. Nie wiem, gdzie się wywozimy, czy zostają tak? Na razie zostają, Mati będzie robił potem. No i co ludzie, my na razie kończymy. Fajnie się grało. Oby nie ostatni raz. Bolusiowo będzie, tylko to zależy też od was.
bo jak nie będzie tej aktywności, no to będzie Tungsdorf, czy też mapa, nad którą teraz pracuję z Soldierem. Znaczy on mi wysyła mod, ja to pobieram. Współpracuje. On mi wysyła, ja pobieram. Nie no, powiem ci, współpraca w ciul. No. No i co? Ze mną był wraz Adek. Dzięki, na razie. Hej. I... Kurwa, był gdzieś tam ten... Teo się szwendo. Teo był, ale chuj wie, gdzie on grzyby poszedł zbierać. Byłem. On zawsze... Byłem. To jest byłem, czas, ale już nie kiedy... jestem. Czas, kiedy się możesz pożegnać. Dobra, zawstydził się. Dobra, więc do następnego razu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Hej.